Dzień dobry, posmakuj. Z tej strony Paweł Dobrzański. Dzisiaj pokażę Tobie, jak przygotować pyszną zupę zimową dobrzankę. Zostań ze mną i oglądaj do końca. Jeśli poszukujesz szybkich, sprytnych i polskich przepisów, zasubskrybuj mój kanał. Zupa, podstawa polskiej kuchni, można by rzec. Myślę, że tak trochę jest. Dzisiaj zimowa, treściwa, smaczna, grzybowo-mięsna zupa. Mam rosół z kaczki, mięso już przygotowałem, wykorzystam też całą włoszczyznę, którą włożyłem do rosołu dla aromatu i dla smaku. Dużo czosnku, trochę pomidorów, pasty pomidorowej, trochę śmietany, będzie kosmicznie smaczny. Zależy mi na tym, żeby ta zupa była smaczna, mięsna, czyli rosół skóry też wchodzi, z indyka, tak? No chyba, że chcesz być wegetarianinem albo jesteś, no to wtedy zrobisz sobie mocny wywar warzywny z cebulą, z włoszczyzną, z korzeniami i nie użyjesz mięsa. Zaczynam od pokrojenia cebuli i czosnku i podsmażenia. Niemniej jednak wcześniej może lepiej zrobię, jeśli pokroję boczek i na tym tłuszczu podsmażę cebulę i czosnek. Boczek wędzony, plastry, kroję takie 2-centymetrowe paski, które od razu podsmażę. Nie rzucam wszystkiego w całości, tylko rozrzucam plastry, żeby się szybko podsmażyła i żeby nie było jednej części zbitej. Boczek się podsmaża, mogę pokroić cebulę i czosnek. W garnku obok podgrzeję sobie swój wywar razem z wodą z namoczonych grzybów suszonych. One były wcześniej namoczone jakieś 15-20 minut. Dodaję cebulę i czosnek do podsmażonego boczku. Podsmażam wszystko na tym tłuszczu, który wytopił się z bekonu. Dodaję grzyby, które bardzo krótko i delikatnie podsoteruję. Podsmażę, żeby wyciągnąć z nich aromat i smak. Przecier pomidorowy, pasta pomidorowa. Dodaję dla smaku, dla kwasowości, dla koloru. A co tam? Dwie łyżki. Gdybyście nie mieli bulionu, możecie zrobić na wodzie. Ale dodajcie wtedy liścia, ziela, przypraw. Ja tutaj na przykład mam czomber, bo jeszcze w ogrodzie wyciągnąłem czomber, nie? Więc też dodam czombru. Jak macie coś, lubczyk na przykład jakiś ususzony w domu, dodajcie lubczyku z grzybami, kapitalnie będzie pasował. Boczek, grzyby, cebula podsmażone, dorzucam do bulionu i podgotowuję. Potem dodam mięso, warzywa, śmietanę. Będzie pysznie. Zupa pięknie bulgocze, cudownie pachną grzyby. Dorzucę ziemniaki pokrojone w kostkę. Podgotuję ziemniaki do miękkości. Dodam ugotowane warzywa, mięsko z rosołu i będę mógł serwować, a na górze wykończę kleksem śmietany i zieleniną. Ziemniaki już są podgotowane. Teraz dodam warzywa, które są miękkie z rosołu, już ugotowane. I gotowe mięso. To jest też w pewnym stopniu oczywiście jakiś pomysł, więc jeśli nie macie grzybów suszonych, możecie użyć pieczarki albo boczniaki, albo na przykład borowiki. Dorzucam mięsko, czy to z kaczki, czy wołowe, czy drobiowe, czy jakiś indyczek, bardzo proszę. Wszystko to nam wzbogaci smak i aromat. Mi tu chodziło jeszcze, żeby dodać ogórka kiszonego i kwaśności, ale zastąpiłem go właśnie pastą pomidorową, żeby była też ta kwaśność, nie? Jest bardzo grzybowe, bardzo takie, czuć taki ciemny, ciężki aromat umami od grzybów i od mięsa. No i jest ta kwaskawość, jest lekka słoność, ale brakuje troszeczkę pieprzu. Zdecydowanie muszę dodać pieprzu, albo na przykład możecie dodać wędzonej papryki, bo wędzony aromat i smak tutaj jest od boczku, nie? Ale deko pieprzu i troszeczkę soli. Słuchajcie. Petarda, mega, normalnie urywa mój malutki nos, pyszna. Dobra, dajemy część natki pietruszki i czombru do zupy. Zupa delikatnie nam pracuje. Serwuję. I oto mój przepis i tak też wygląda przepyszna zupa dobrzanka zimowa. Do zobaczenia, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i komentarza. Widzimy się już za tydzień, cześć!